22 września podpisano umowę na stworzenie projektu drugiej tężni w Trzebnicy. Obiekt zostanie zlokalizowany przy wejściu do Lasu Bukowego. Inwestycja ma na celu rozwój turystyki i poprawę zdrowia mieszkańców. To jest kolejny krok w przywróceniu statutu uzdrowiska dla miasta Trzebnicy. Tutaj obserwując od dłuższego czasu, jaką popularnością dużą się cieszy tężnia solankowa, która jest umiejscowiona między stawami, wpadłem na taki pomysł, żeby rozszerzyć tą ofertę, a wiemy, że już w przyszłym roku otrzymamy status uzdrowiska, mam taką nadzieję, bo w tym kierunku podtrzymane zostały duże kroki, wszelkie formalności spełniamy. Będziemy składać do ministerstwa przyznanie statutu uzdrowiskowej. No i uzupełnieniem tego będzie kolejna tężnia solankowa. Tężnia, ale zupełnie o innym charakterze, zupełnie nowoczesna. Miejsce, które tutaj wybrałem na miejsce tężni solankowej, tu przy dobrej współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie, jest nieprzypadkowe, bo to za nami mamy ścianę lasu, a potem ta ściana lasu, te drzewa, które ochraniają ten mikroklimat, czyli nie będzie to przewiewne miejsce, gdzie nie będą te wszystkie związki mikroklimatyczne, nie będą jak gdyby tak się rozpływały w wietrze. Także potężna tężnia z nowoczesnymi już tutaj z panelami fotowoltaicznymi, które będą gromadzić prąd, który będzie wykorzystany później dla pracy tej tężni. Także myślę, że kolejne miejsce piękne nie tylko dla mieszkańców Trzebnicy, bo widząc, co się dzieje przy tej tężni, którą zaproponowałem 10 lat temu, ile osób przyjeżdża z Dolnego Śląska, szczególnie z Wrocławia, starszych ludzi, bo to jest też z myślą o naszych seniorach, o starszych ludziach, żeby mogli tu spędzać czas i tutaj korzystać z tych wszystkich walorów przyrodoleczniczych. Klimat w Trzebnicy jest piękny. Mamy miejsce, piękne tutaj otoczenie lasów, Lasu Bukowego, stawów trzebnickich. To powoduje, że coraz bliżej do uzdrowiska. Cieszę się, że podpisałem umowę na budowę nowej tężni. Na razie pan Antoni zaprojektuje, ma doświadczenie w projektowaniu takich tężni. No i w przyszłym roku już powstanie nowa tężnia, czyli coraz bliżej uzdrowiska.